Jeśli mnie nie subujesz, to zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Odnośnie moich filmów, to nie przegapisz żadnego z mojego nowego materiału. I... Wszystkim z tej strony zwycięzcy informacji kolejny materiał z Bibitek. Jest to podróż na kaczce na Alhalufie. Dobrze mówię, na Alhalufie. Linka do moda z tekturką macie w opisie. Polecam zalajkować ten tego moda, bo znajomy się napracował. Jest to podróż od właśnie znajomego potrawy Michał. Właśnie na owej kaczce. Jeszcze trochę, żeby nie oglądać samej jazdy, ale widzę też na minimapie, że no cała drużyna została na bazie, cały team jest na bazie. I jak już wspomniałem, linka do tego moda, do tej teksturki macie w opisie do filmu, natomiast linka do wyniku, chociaż nie no, linka do wyniku też macie w opisie, więc zwolnij. Linka do wyniku macie w opisie oraz linka do teksturki macie w opisie. No, kontowanie się na kaczce jest to dość ambitny, że tak powiem. A tutaj nie wiem, czy to prawda jest. Nie chcę ci jakoś w to wierzyć, że kaczka jest w stanie odbić nawet od siódemki. A też jeszcze nie ma działo 75, to jest 74 na goldzie, 91 na hajkach, 38 i 175 przebicia, 4 uszkodzeń, a na goldzie i na zwykłych topekach jest 110 uszkodzeń. Widzę, że Michał ma... A kurde. Chcemy tylko na siatkę kamuflażową. Nie wiem, po co aż tyle golda kolego wozi. Też nie było przerwy w środę, nie było filmów żadnych. Że program do montażu mi nie chciał się odpalić. Nie chciał mi wyrenderować później. Najpierw nie chciał się odpalić, później mi się nie chciał wyrenderować film z World of Warships. No to musiałem się trochę pomęczyć. I dwa dni czekałem, żeby... O, gościu się wywalił. Dwa dni musiałem poczekać, żeby się film wyrenderował. Pytanie, czy będzie koniec poprzez kapat? Czy nie? Powiem, że było jeszcze trochę więcej uszkodzeń. Oj. No, FTM ma w miarę dobrą penetrację. Oli soi! Wąpli! Będzie chyba kapowanko. Tak, będzie kapowanko. 664 obrażenia. Wrażenie 666. Oj, no T29 jest ryzykownym, groźnym przeciwnikiem. O, pierwszy raz się odbił. Przeciwniki kapują, ktoś przeciwnik kapuje. Nie no, ale jak to nie weszło? A nie, dobra, wrócili się. Kolego został sam. Tak jakiś czasu. Na 4 albo 5, nie pamiętam. Jeśli macie jakieś własne powtórki do epickich bitew z WOTA, z Warthundera czy też z World of Warship, wysyłajcie mi go na maila, który też jest w opisie. To już wszystkie info będzie w opisie. Możliwe, że to już jest koniec obrażeń. Nie. FT
DLS 1.14 się pokazał. Sam jestem ciekawy, jak to się kończy, bo tam sam po raz pierwszy oglądam tą powtórkę. I jeszcze będziecie mieli powtórkę inną, nową, też na Demesz kanału będzie... Będzie pewna innowacja, że go ujmę. Mianowicie będzie to powtórka nagrana z dwóch powtórek. Jeden epicki myśl będą dwie powtórki w trakcie trwania jednej. O. Taktyczna flanka. Dobra. To już jest chyba koniec obrażeń. Jak dobrze pamiętam. Nie, czy ktoś jeszcze podjedzie. Przyspieszyłem razy 4. No i pendrive. I tak się kończy powtórka. Wygrana poprzez kapa. Tak, faktem ja nie uznaję wygranych przez kapa. Niemniej jednak zwycięstwo też będzie to, no ale gratuluję wyników. Także jak już wspomniałem, za chwilę wlecie auto, a linka do tej, której macie w opisie, linka do wyniku macie w opisie. Wszystkie informacje na temat waszych powtórek, jeżeli byście chcieli też wysyłanie waszych powtórek do mnie, to macie też w opisie.